Cześć wszystkim, tu Poro 7. Postanowiłem, że zrobię taki mały film z ogłoszeniami, ponieważ, no cóż, była troszkę mała przerwa na kanale i stwierdziłem, że jednak zasługujecie na to, żeby troszkę się wytłumaczyć z tej przerwy. Okej, przerwę sobie zrobiłem, trochę niezapowiedziewaną, z czterech powodów i wymieniam od tych najbardziej znaczących, czyli tak, od góry jadąc to będzie studia, praca, lenistwo oraz Wiedźmin 3. Serio, co nie spróbowałem tej gry, szczerze polecam. Piękna, świetna, długa, co masz to zabawy. Dobra, wracając do tematu kanału. Skończyła mi się sesja na uczelni, więc mam trochę wolnego czasu. Troszkę odpocząłem. No i zamierzam dalej wrzucać filmy. Więc na pewno będę chcę dokończyć Raymana 3, ponieważ już jesteśmy blisko końcówki. No i dalej kontynuować Pillars of Eternity. Dlatego to zdecydowanie nie jesteśmy blisko końcówki. No i z Takomim będziemy dalej nagrywać Neverwinter, ponieważ no, bardzo podoba nam się ten projekt, tylko że no, oboje też trochę czasu nie mamy ostatnio, więc tak to niestety jest. Jeżeli próbuje się nagrywać w parze, to trzeba się oczekiwać z tym, że jest dwa razy trudniej znaleźć czas na nagrywanie. Okej, okay, to chyba tyle najważniejszych spraw, jakie chciałem wam przekazać. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć, mianowicie coś, co rok temu obiecałem jako niespodziankę. I co kompletnie jeszcze do tej pory nie dokończyłem tej sprawy, mianowicie gra, którą stworzyłem jako moją pracę inżynierską. Cóż, dużo nie chcę gadać o tym, ponieważ dużo w sumie nie ma. Stwierdziłem, że zrobię sobie taką grę tekstową, jak w stylu starych gier mat czy gier RPG. Cóż, problem jest taki, że dosyć ciężko idzie mi pisanie tekstów i generalnie tworzenie świata tego. Więc mam już troszkę gotowego materiału, który nie wiem, starczyłby na 10-15 minut gry, ale chcę jeszcze, jest tam jeszcze jedna rzecz, którą muszę dopiąć, jeżeli chcę. Chciałbym to wypuszczać publicznie, a niestety no, z czasem różnie to bywa, żeby to dokończyć i z chęciami. Gdyby jednak ktoś byłby zainteresowany, będę jeszcze rozwijał temat dalej, jako moją pracę magisterską, więc prędzej czy później na pewno coś się z tym pojawi na internecie. Na tym kanale też na pewno coś będę to reklamował, ale cóż, jeżeli ktoś chce, to czekajcie na to, na pewno coś tam się kiedyś pojawi. Okej, to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o te drobne ogłoszenia. Mam nadzieję, że podoba wam się nagranie z Wiedźmina. Jeszcze raz, świetna gra, polecam wszystkim. No i cóż, niedługo wrzucę pierwszy film i z tego, co ostatnio nagrywałem. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać i generalnie to, co się dzieje na kanale, mam nadzieję, że wam się podoba. Wszelkie uwagi, proszę, piszcie, zgłaszajcie, jestem zawsze chętny, otwarty na propozycje. Okej, dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!